gier się kłania, witam serdecznie. Minęła godzina siódma, pijemy inkę, bo nie chce mi się na stację lecieć po prawdziwą kawę, dlatego pójdę trochę skrótem i tyle dawki inki w siebie właduję, można powiedzieć. Fajnie. Dzisiaj, panie i panowie, będziemy prezentować rodzinę quickshotów Maverick. Jak widzicie, tu na monitorze stoi jeden Maverick, który ostatnio właśnie pokazywałem w hiszpańskim unboxingu, także ten Maverick przyjechał z Hiszpanii. Mamy paczuszkę z Anglii i mamy paczuszkę z Majorki, z miejscowości Son Feder przez 2D, jakoś tak, chyba dobrze pamiętam tą miejscowość. To jest jakoś tak, jakby patrzeć od góry strony na tą wyspę, to w lewym dolnym rogu, na tak zwanym południowym zachodzie miejscowość. I byłem nawet w Google Mapach, żeby sobie zobaczyć, skąd ten joystick przyjechał. I można powiedzieć, fajne osiedle. Takie jest, bo jest. Czas tam zatrzymany w latach 80. Lekko. I drugi, i trzeci Maverick, tak zwany Maverick 2B, którego widzicie w tytule już też zapisanego, przyjechał z Bostonu, z Anglii. Teraz tak, Barcelona przyjechała pierwsza, drugi przyjechał Majorka i trzeci przyjechał ostatni, Boston. Więc zanim przejdziemy sobie do unboxu dzisiejszych paczuszek, poczytamy tradycyjnie trochę komentarzy, co tam żeście zostawili pod ostatnim filmem. Łapka w górę, wraca stary dobry klimat, nawet koszula jest MGR, będą tematy z życia na obczyźnie? Nie, raczej nie przewiduję. Będziemy się bawić tylko i wyłącznie jakimiś tutaj zabawkami retro, bądź ewentualnie mogę jakiegoś tam vloga, załóżmy, nagrać, jak będę gdzieś jechał na jakąś giełdę czy coś, jak mi się zdarzy, akurat jak może te obostrzenia zluzują i będzie swoboda w przemieszczaniu się, to może wtedy ewentualnie, nie? Coś tam się, jakieś dwa czy słowa zamieni, ale tak, to już nie będę raczej tutaj prowadził tematów związanych nie na temat tego, co teraz w nowym rozdziale zaplanowałem właśnie tutaj na swój kanał, nie? Także tutaj się bawię w retro, a na drugim kanale się bawię w różne jakieś druciarstwo ciekawe, co nie wykluczam, że i też jakieś druciarstwo się pojawi na tym kanale, jak jakiś sprzęt zechce mi się podrutować, nie? Jak można zrobić coś takiego? Amiga Harley, to były czasy, nie? 4 lata temu, 4 lata już zleciało? Jakoś tak. Spoko loko, kurde. O kurde noga. Luz. Pozdrawiam głównego patologa kraju. Haha, te czytanie komentarzy to złoto. Jestem patolog, kurde. Patolog, produktor, dystrybutor. I wszyscy, co piszą komentarze, to wszystko patologi. Adam B. Fajny klasyk 286. Szkoda, że to wszystko było takie manualne. Moim takim skromnym zdaniem 286 chyba nie zrobił kariery w ogóle. Nie mówiąc o tym, że joysticki pod pecetami to się chyba nigdy nie przyjęło. Zresztą jest chyba nawet taki komentarz tutaj. Michał Bąbkowicz, tylko nie pokazuj tego kluczyka od Passata do kamery, bo jeszcze ktoś skopiuje i będzie mógł ci kompas zhakować. Wiem, Tiger Bonzo nie śpi, czuwa. Norbert Kowalski, pozdrawiam MGR, kiedy nagrasz o GTA 2? GTA 2? GTA 2, co ja pan Kleks jestem? Od razu GTA 4. Nikoś Belik, stary. Parówkowy skrytożerca. W takim razie czekam na jakiś weekendowy live z grami na PC 286. 286 pod Grabber to tak jakby podłączyć Wi-Fi do budki telefonicznej. Może już starczy tego dobrego. Jarek Boniek. Maverick to mój ulubiony joy do C128. Tak, i dlatego dzisiaj pokażemy jeszcze dwa osobne, które były na dwa osobne systemy patologizacyjne. Na tym kończymy czytanie komentarzy i przechodzimy do ciekawych unboxów. Dobrze, i teraz tak, od którego by joysticku sobie zacząć? Może zaczniemy sobie od kompletu Hiszpanii. Tam jest Barcelona, tu jest Majorka. Więc zaczniemy od Majorki. Anglię i Boston zostawimy na sam koniec. Majorka,
pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądają z Anglii. Może ktoś w Bostonie akurat mieszka lub mieszkał. Jeśli chodzi o tą paczuszkę, to przyjechała w takim stylu jak Barcelona. Więc nie wiem, Hiszpanie mają tendencję do pakowania to wszystko w jakieś takie reklamówki, ale zanim właśnie dadzą w reklamówki, to jeszcze dadzą w takie, o, w taki karton środek, nie? No, ciekawe. Szczerze powiedziawszy, za poprzedniej kadencji, jak przyjeżdżały do mnie joysticki, to wiem, że z Hiszpanii przyjechał jeden. I bardzo tanio go kupiłem, wtedy pamiętam, bo sprzedawca miał tam bardzo dużą ilość sztuk tych joysticków. I w każdym razie wiem, że jeden mi się zdarzyło kupić w Hiszpanii, ale nigdy aż dwóch. Wielka różnica. Z pewnością, na pewno. Z pewnością. Dobrze. Jeszcze z tej strony. Warto nagrywać, słuchajcie, unboxingi, bo zawsze mogą jakieś jajka niespodzianki z tego się wyłonić, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę znajdziemy w paczuszce. No, wiemy, co zamawiamy, ale jednak może coś tam się niespodziewanego pojawić. Dobra, chyba już tak wydostanę. O, elegancko. Dobra, mamy folię. Koty się tym zajmą. I tym razem jeszcze przejdziemy sobie do otwierania tutaj, z tej strony. Po tej stronie, po tej. Ach, unboxingi z rana jak śmietana. Słuchajcie. Bardzo dobrze. Gdzie jest moja inka? O, została ta. O. Zdrówko, jak najbardziej. Troszeczkę po tej stronie. O, jest. Ładnie sprzedający się postarał. Ten się postarał troszeczkę lepiej od tego, choć nie jest źle. Najważniejsze, że wszystko przyjechało w całości. Mamy, panowie, piękny Maverick trójeczkę. Za poprzedniej kadencji miałem Mavericka i jedynkę, jak zapewne pamiętacie, widzowie starej daty. I zaraz zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko prezentuje, czy wszystko jest zgodnie z tym, jak było zapowiedziane. Aha, był otwierany. Niby jest niby nowy, fabrycznie nigdy nie otwierany, a był otwierany, tak, bo jest tutaj folia na nim, ale dobra. Skoro tak to wygląda, to już może, o, to już może to ściągnę do końca. Dobrze, Maverick trójeczka. Dobra, tutaj do tego. O. Od razu posortujemy sobie śmieci i otwieramy Boston. Otwieramy, panowie, Boston. Co ciekawego święci nam dzisiaj Anglia. Dobra, z tej strony otwarte. Pięknie, pierwsze, panowie, pięknie. Myślałem, że to będzie naprawdę przez ten cały Brexit, który się wydarzył, w którym już Anglia nie ma zamiaru uczestniczyć, no i że płynie to jakoś właśnie na to, jak wyglądają te nasze przesyłki kurierskie zagraniczne, ale na szczęście wszystko dotarło, więc jest spoczko. Dobrze, jeszcze po tej stronie. Tu mamy już joystick na zewnątrz. Delikatnie, spokojnie. Ale starociem z niego zajeżdża. Pan Anglik, kurde, pewnie go trzymał w jakimś magazynie czy coś. Panowie, panie, nówka funkiel, nigdy nie otwierany Maverick 2B. Pod SNESa. Tak, pod SNESa tym razem. I może w tym odcinku przejdziemy sobie do rozpakowywania tych joysticków, z tego względu, że są nowe i będę chciał właśnie je porównać, jak się prezentują z pozostałymi Maverickami, które tutaj stoją, i co nieco troszkę o nich jeszcze sobie jakieś z 2-3 słowa dopowiedzieć. Tylko tak, co chcę jeszcze powiedzieć, zanim sobie te kontrolery otworzymy. Ich było tak naprawdę 6 rodzajów tych Mavericków. Maverick 1, Maverick 2, Maverick 2B, Maverick 3, Maverick 1M i Maverick 3 plus 3.
właśnie Maverick 3 plus 3 posiadał jeszcze dodatkowe dwa guziki, które znajdowały się właśnie na blacie kontrolera. Jednak troszeczkę ten 3 plus 3 można porównać do tego, jak wygląda 2B. Z tym, że ten jest przystosowany pod SNES-a, to mimo wszystko właśnie kontroler 3 plus 3 miał taki sam układ właśnie tutaj guzików, który jest pokazany między innymi na wersji na SNES-a. Nie wiem tak naprawdę, czym to się różni, bo znalezienie 3 plus 3 to jest graniczenie z cudem, można powiedzieć, ale mimo wszystko, jeżeli skupimy się na rodzinie Maverick, to 1, 2, 2B i 3 to są tak naprawdę już skompletowana cała rodzina. Jeszcze jest 2, która też jest pod NES-a, która wygląda tak samo, jednak inny jest troszeczkę inny wypust opakowania, mimo że kontrolery wyglądają identycznie. I patrząc właśnie na Mavericka 2, nie ma sensu kupować tego samego Joya, tylko dlatego, że jest, powiedzmy, tutaj trochę inaczej wyglądające logo Quickshota, nie? Jeszcze przed rokiem 90. 1M też nie wiem jeszcze, jak się go obsługuje. Mimo wszystko, jak wspominałem, mamy prawie że skompletowany. Do kolekcji brakuje jeszcze tylko Maverick 1 i już będzie praktycznie rodzina Mavericków skompletowana. Dobrze. I teraz przechodzimy do drastycznych wydarzeń dzisiejszego odcinka. Rozpakowujemy sobie te wszystkie kontrolery i sobie ją obejrzymy, jak wyglądają. Zaczniemy sobie od Mavericka 2. Stara folia. Nigdy nie otwierany. Kontroler z Barcelony. Piękne pudełeczko, lufka funkiel. Dobrze, odstaw na bok. Stary zapach się z niego ulatnia. Dobrze, z tego pewnie będzie jeszcze tak samo z Maverick 2B. No to w takim razie otwieramy. Można by się wydawać, że te pudełko jest trochę takie przykurzone, ale to tak naprawdę folia jest przykurzona. A gdy wyłoni się pudełeczko, to już od razu zobaczymy, że jest nówka funkiel, nie? Dobrze, kontrolery mamy rozpakowane. Teraz będziemy sobie po kolei je wyciągać. Zaczniemy sobie od wersji na Sega Mega Drive, Maverick 3. Jesteście pewnie ciekaw, jak się prezentują i co tam ciekawego w sobie potrafią. Ciekawe, czy są książeczki też. Wrzucamy do nich. Tak, są książeczki. O, tu nawet widzę jakaś karteczka. Le por favor, gracias, la compana tambaca limba de luna. Dobra, fajnie, eleganckowo. Ale widać, że używane tutaj ryska taka mała, delikatniutka. No ale jest, nie? Zobaczmy, jak się nim steruje. Gumowe styki. No tak, to przypadłość w Maverickach akurat. Trzy guziki, dobra. Przełączenie na gracza 1-2, turbo fire, start, slow motion i to wszystko, co ma właśnie Maverick 3. Jest do niego książeczka, jak się go obsługuje, w 300 językach. Dobra, teraz przechodzimy do 2B. Otwórzmy sobie, panowie, Mavericka 2B. Jakoś się go tutaj, kurde, otwierało. Tylko muszę wiedzieć, jak. O, dobra, po tej stronie. Trzeba delikatnie to robić, bo joysticki nigdy nie były otwierane. Zwłaszcza ten i ten. Nie. Tak, ten już był otworzony, ale... Och, dwójeczka jeszcze nigdy. Był przez całe lata zafoliowany. Och. Spokojnie. Wszystko właśnie działa. Och, piękny. 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 Dobra, jest folia, jest wkładka. Coś pięknego. Pięknego. Jeszcze w ogóle ten design cały tego kontrolera to jest po prostu przeputin, nie? Patrzcie, nówka funkiel. Świecący się, nówka funkiel. Patrzcie, te lustro koło tych przycisków. Stary, piękny zapach. Tak,
jedna wtyczka, jak wiadomo, pod SNES-a i uwaga, również gumowe styki. No, trzeba uważać. O, tutaj już takie ten. Jeszcze co bym chciał zwrócić uwagę. Tutaj widzicie taką, jakby takie pokrętło na wszystkich tych. Na tym też to jest. To jest tylko i wyłącznie ozdoba. To nie służyło do niczego. Te całe te pokrętełko czerwone. To nie jest tak, że sobie regulujesz na przykład kalibrację drążka i nie wiem, może chodzić wyżej albo wolniej. Nic z tych rzeczy. I dobra, w takim razie odstawiamy na boczek i otwieramy ostatni Maverick dwójeczkę. Delikatnie, na spokojnie. Kurde, te zapachy piękne. Okazuje się, że tylko ten jeden był w folii, ten już nie. I ten mamy właśnie, panowie, pod NES-a. Zobaczmy działanie. Ok, fajnie, wszystko na gumowych styczkach. Gałka chodzi bardzo fajnie. Przycisk AB. Wyobrażacie sobie takim grać na przykład w Mario, w Tanki albo w Kontrę? Dojdzie do tego na moim kanale, wierzcie mi, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać, ale bardzo pomysłowo jest umieszczony guzik Start Select, nie? To trzeba tak, nie ewentualnie, nie na środku, tylko bardziej, o tak, na samych krawędziach. Start Select, Slow Motion i przełączenie na gracza jednego lub Auto Fire, który tutaj mamy, nie? Dobrze, mamy Mavericki otwarte. Jeszcze sobie zobaczcie, proszę Was, o, mamy pod NES-a wtyczki. Dobrze, i teraz takie krótkie podsumowanie tego, co się tutaj na tym moim stole dzieje. Więc tak, zaczynając od Mavericka 2, który jest pod Nintendo, mamy dwie wtyczki, gdzie właśnie możemy od razu dwie wtyczki podłączyć do konsoli i za pomocą przełącznika magicznego gracz 1, gracz 2 nie musimy wtyczek odpinać, tylko od razu wystarczy przerzucić komuś kontroler na lewo, na boczek, by sobie drugi player i gamer rower w to ogrywał, nie? Start Select, tu przeniesiony i tak by prezentowała się wersja pod NES-a. Następna wersja, czyli pod SNES-a, Slow Motion, Start Select, lewo-prawo, cztery guziczki do różnego rodzaju poruszania się w grze postacią. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to w ogóle pod NES-a potestuję. I wtyczka tylko jedna. A, jakby dali te dwie, gdzie można by było sobie jeszcze dodatkowo gracza przełączać, to już by był normalnie patologizacyjny design. Dobrze. I wersja na Sega Mega Drive. Slow motion, start, przełączenie na gracza. Można też ten kontroler podłączyć pod Amigę, jednak zobaczymy, jak będzie sterowanie takim kontrolerem się odbywać na danej grze, załóżmy, nie? Bo mogę się założyć, że podskakiwanie nie będzie w górę, tylko na przykład guzikiem. Strzelanie może być innym guzikiem, na przykład C. Standard w tych Maverickach, jedynie właśnie na SNES-a sobie tego nie wymyślono. I dobrze, cieszę się, że mogłem zaprezentować, panie i panowie, dzisiejsze Mavericki. Jeśli Wam się materiał podobał, łapeczka w górę, subskrypcja, obserwować kolejne moje prezentacje joystickowe. I co? W takim razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i plany mam jeszcze takie, że w połowie marca będziemy sobie podłączać i testować te kontrolery, joysticki, które właśnie do mnie się nazjeżdżały, a jest już ich trochę, także będzie co testować i pokazywać, ale to wszystko w czasie urlopu, w połowie marca. Mam nadzieję, że wszystko wypali jak trzeba. Dzięki za obejrzenie, za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach i prezentacjach patologowskich joysticków.